Wzięłam udział w tym konkursie, gdyż bardzo lubię konkursy recytatorskie i bardzo spodobała mi się właśnie poezja Jana Pawła II. I postanowiłam, że znajdę sobie jakiś wiersz, który będzie dla mnie bardzo ładny i zarecytuję go. No i znalazłam taki wiersz, zgłosiłam się do pani, gdyż chcę brać udział w konkursie. Nauczyłam się go i właśnie dzisiaj tutaj jestem. A myślisz, że twórczość Jana Pawła II jest jakaś specyficzna? Uważam, że tak, bo Jan Paweł II pisał w taki charakterystyczny sposób. Bardzo lubił przenośnie i metafory. Jego wiersze są bardzo uczuciowe, dużo emocji zawierają. Zazwyczaj są one bardzo długie. No i na pewno niejednemu się spodobają, kto lubi właśnie poezję. A zdecydowałabyś się powiedzieć jedną zwrotkę? Tak. Dorastają z nienacka przez miłość, a potem tak nagle dorośli, trzymając się za ręce, wędrują w wielkim tłumie. Serca schwytane jak ptaki, profile zrastają w półmrok. Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości. Na portalika24.pl mówiła Karolina Wildowska, ze szkoły. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jeleniej Górze. Kolejny raz spotykamy się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych na konkursie poezji Jana Pawła II. Ogromnie się cieszę inicjatywą, która podejmowana jest w tej szkole przez katechetów i nauczycieli języka polskiego, przez dyrekcję przede wszystkim tej szkoły. I katechetów, nauczycieli i dyrekcje innych szkół, w których również podobne konkursy się odbywają. Ci młodzi ludzie, którzy są za moimi plecami z różnych szkół, z różnych placówek oświatowych, już właściwie są zwycięzcami. Ale przede wszystkim ich obecność tutaj to wyraz chęci pogłębiania nauczania Jana Pawła II. I jak on sam powiedział, wy jesteście nadzieją, wy jesteście moją nadzieją, nadzieją Kościoła. I ich to zaangażowanie, mam taką nadzieję, przyczyni się do tego, że oni, ci młodzi ludzie, rzeczywiście staną się nadzieją Kościoła, nadzieją naszego narodu. Jan Paweł II bardzo kochał młodych ludzi, bardzo kochał każdego młodego człowieka i ich odpowiedź na jego nauczanie jest wyrazem ich zaangażowania, ich drogi, którą wybierają. I oby to była droga prawdy, i oby to była droga Ewangelii, oby to była droga podążania ku doskonałości. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęść Boże. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych organizujemy konkurs poezji Jana Pawła II już po raz trzeci. Jest to konkurs, gdzie uczestniczą szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W tym roku mamy 5 szkół gimnazjalnych, 4 szkoły ponadgimnazjalne. W sumie bierze 38 osób uczestników, znaczy jest 38 osób uczestników. I celem naszego konkursu jest propagowanie poezji Jana Pawła II jako papieża.